Siemane, ja jestem Pepetem Games, witam was na moim gospodarstwie. Dzisiaj pogramy sobie bezrokowo pod słonecznik, tutaj, więc lecimy. Nie nagrywałem początku, wiadomo, przygotowanie, przypięcie maszyny i tata, więc to tego sensu zbytnio nie ma pokazywać. Więc lecimy, chcę sprawdzić, czy jakaś będzie różnica bezrokowo, a rokowo. Mamy tutaj na właśnie słoneczniku, ale jak widzicie mamy kwiecień, jak to nie wspomniany oczywiście, właśnie na samym początku mamy kwiecień, mamy 330 tysięcy na naszym koncie, coś pięknego, coś naprawdę satysfakcjonujące moje oko na konta, no ale wiadomo, zaraz te pieniążki, no częściowo, jak praktycznie nie wiem, całościowo praktycznie nie zniknęły na naszego konta, bo teraz oczywiście trzeba nie opłacać pasze teściwe, opłacić pracowników, opłacić zarówno właśnie spłatę maszyn, które wzięliśmy, czyli siewnik, zarówno z paszowozem, więc no troszeczkę tego w sumie się poradziło. Ale co jeszcze zrobiłem, mogę powiedzieć, poza nagrywaniem właśnie odcinków, to proszę Państwa, odmłodziłem nasze krowy. Odmłodziłem nasze krowy, to tutaj piękne nasze krówki, mamy 28 miesięcy i mamy je na full wypaść, tak to można powiedzieć. Z tego względu, że no, niektóre już mały tak po 4000 za sztukę było, więc tak mówię, wywalę wszystkie, sprzedam i git. I dobrałem, żeby tylko po to i wyłącznie kredyt 50 tysięcy, by po prostu spełnić to wszystko. Czekajcie, to było tu. Tutaj 50 tysięcy na rok czasu. Jest to kwota 4500, prawie 4600. Nie jest to dużo pieniądze, więc niech sobie tam to na razie sobie tyle leci. Będzie większe pieniędzy. To się tam będzie po prostu tam nadpłacać w późniejszym czasie. No bo teraz, a może nawet teraz sobie na to zrobię. Zrobię sobie to od razu. Czyli tak. 20 tysięcy musimy odjąć pensji dla mojego znajomego, waszego kobietą, która pasuje u mnie. 20 tysięcy to jest na wspólne konto. 20 tysięcy, proszę bardzo. Idzie, od razu. 8,5 tysiąca idzie dla drugiego pracownika. Teraz, 90 tysięcy idzie dla paszy teściwe. Dobrze odjąłem? Tak. I co jeszcze mi się odjąć? Bo miałem robić to w zasadzie na takiej 25 tysięcy miałem płacić rocznie, miesięcznie za maszyny. Ale stwierdziłem, że to raczej nie ma sensu, spłacimy to w rok czasu, czyli płacimy 50 tysięcy za maszyny. Dokładnie 52 tysiące złotych z tego względu, że to chyba to są odsetki. Niby 1%, ale tam już niech tak to będzie, 2000 sobie napłacimy. Zostaje nam na czysto, oczywiście, 150,5 tysiąca. Nie jest to źle. Jeszcze na starcie, no właśnie, na moje nowe nabytki, które już są zaklepane na gospodarstwo. Kwestia tylko przywiezienia, ale wiadomo, jeszcze muszę sprzedać moje aktualne maszyny, czyli chodzi mi kosiarka, czołowa, boczna, przewracarka, zgrabiarka. To są maszyny, które są w tym momencie do wystrzału. Do tego jeszcze mam do sprzedania agregat powosiewny, znaczy zestaw powosiewny, broda wraz z siewnikiem, wiadomo, Amazonka plus broda aktywna Arabę. To będzie koszt 45 tysięcy. Ja wystawiam za 47, zobaczymy, czy za te pieniądze przybliżone, tak które dawałem, tyle samo dostanę, będzie przybliżone, no bo 45 tysięcy pamiętam, wtedy dawałem ten zestaw, więc zobaczymy, ile dostanę. Więc mam nadzieję, że jak najwięcej, bo jeszcze mam perełeczkę na OLX się znalazłem, perełeczkę, naprawdę dosłownie perełeczkę, ciągnik, a chciałem ciągnik kupić. Miał być troszeczkę inny, miało być coś nowszego, ale znalazłem na mnie ciągnik, można powiedzieć nawet i swoich realnych marzeń w pewnym sensie, więc jeśli realno, no, tego nie spełnię, no bo mam za małą gospodarkę, ale tam, tutaj oczywiście na tym gospodarstwie być może spełnię to i to nawiązką, więc mi to by bardzo cieszyło. Koszt 100
żeby nie zebrać 100, chyba 60 tysięcy na full wypasie, czyli nawigacja. Nawigacja, jakieś tam szmery, bajery, tam wszystko na 160 tysięcy. I 175 koni. Miał być troszeczkę droższy ciągnik, miał być troszeczkę większy ciągnik, ale to pewnie teraz wleci ten, a na jesieni przyjdzie kolejny. Bo my ten ciągnik musi być, bo na jesieni planuję wymienić bezrokowca, ewentualnie nawet zostawić na razie tego bezrokowca, a dokupić głębosza. No bo jednak chciałbym trochę przegłęboszować tę ziemię. I powiem szczerze, no owiec zszedł pięknie. Nie obiłem się żeglowcie, bo stwierdziłem, że jednak... Powiem tak szczerze, przekalkulowałem sobie, jak to się mówi, za i przeciw, związanych z tymi ścieżkami itp. I powiem szczerze, jeśli mam kuźwa nawigację w każdym praktycznie możliwym ciągu, tak? To po jakiego kuźwa mi są ścieżki? Tak sobie tak po prostu dumam, czekajcie, bo ja mam chyba z 300 mam mocne. Nie wiem czemu, czekajcie, zacznę się zabić cały mikrofon. Czekajcie. Takie coś. Właśnie stwierdziłem, że raczej już nie będę ścieżek robił. Jeśli to będzie potrzebne, to będzie dla klientów, które będą oczywiście jeździć dzisiaj. Więc tak to będzie, proszę Państwa, zrobione. Słoneczniki, jak wspomniałem, będą tutaj na zasadzie trzech tych kawałkach. Czyli tutaj, tutaj, zarówno tam, bo przyłożyłem właśnie ten wąski kawałeczku i po warzywkach. Po warzywkach w zasadzie po tym polu, które właśnie kupowaliśmy kiedyś tam dawno. Tam to właśnie będą słoneczniki. Takie upierdliwe kawałeczki, ale słuchajcie, trzeba takie działeczki także ogarniać. No nie ma, że boli, takie ziemię się ma, takie działki się ma i to trzeba uprawić, choćby się chciało, choćby się uwaliło i paliło, to ma być zrobione i koniec tematu. Ja to mówię. I jest na miękki. Więc prawdopodobnie, no, albo w 10%, no powiedzieć, że już w następnym odcinku będzie, będą nowe nabytki, czyli cały zestaw czarnych kosztów, tak? Czyli właśnie wspomniane kosiaki przecież zakaz z grabiarką. To wszystko będzie właśnie kupywane już w następnym odcinku. Te będą składowane pewnie jak już na spokojnie sobie. To będę raczej wystawiał z tego względu, żebym już to za czas sobie nie tracił. Z tym wszystkim, czekajcie, bo tak, ja muszę to trochę ogarnąć troszeczkę inaczej. Tak, wiadomo, powinien robić poprzeczniak i tak dalej. Czekajcie, już teraz, no nie mogę wytrafić tego, jakbym chciał. Poszło, dobra. Teraz tak, sobie cofniemy. Doprawimy to jakoś w miarę możliwie, wiadomo, to jest takie pole jest dość upierdliwe, nie ukrywam, bo nie jest kształtne. Nie uprawi. Nie do siebie, no i tak. Sobie do niczego, ale jakiś prąd się z tego zbiera. Na tym roku mieliśmy tutaj słonecznik, przepraszam, nie słonecznik, rzepak, słonecznik, teraz z tym słonecznikiem, bo słonecznik przygotowuję, chyba dlatego, rzepak tam nawet fajnie oddał. Tam mieliśmy obok właśnie owiec, który no był, bo był, ale się nie zmanował, poszedł na ogrzanie domu pracowników, czyli mojego znajomego tutaj, którym pracuję, bo wie, jest zasada taka, że pracownik ma właśnie ten dom i znaczy pracować połowę tego domu, bo druga połowa będzie jeszcze na jeszcze jednych pracowników. Bo jeszcze będzie to pewnie coś doinwestowywane, mam taki zamiar, ale czy to wypali tutaj już, czy na tym drugim gospodarstwie, tego wam jeszcze nie powiem. Bo na razie to jest w planach, to się mówi w pieluchach na razie, tam po wiakach, ale to muszę dokupić naprawdę sporo łąk, albo ewentualnie gdzieś zasiać łąki, żeby to zrealizować. No bo mam, tak to powiem, problem, dylemat z tym, że brakuje mi siana po prostu. Brakuje mi siana na to, żeby po prostu te moje bydło tutaj uchować. Więc tutaj mam trochę zagwozdkę, jak to wykombinować. Wiem, że już mam, można powiedzieć, w pewnym sensie działki, dwie działki od faceta bezpłatnie do ścięcia lub ta co chce, tak to się mówi. Dwa łąki, nawet nieznaczne, bo tam chyba 20 i chyba 70 ar. Takie dość dobre łąki. Gościu po prostu nie ma komu tego dać, ponieważ nie chce się bawić żadnych przepisywania, sprzedaży. Muszę tylko po prostu wziąć dopłaty.
bez żadnej zapłaty z mojej strony i to wszystko. Aby skosić, chociaż raz w tym roku, ale wiadomo, że jak ja to wezmę, to raczej raz w roku tego dalej będzie, co mi będzie to 3 razy w roku. Ale to zależne będzie to, jak ta łąka będzie wyglądać, jak to będzie się mi po prostu klarowało, tak? To wszystko. No więc, bo tak, ogólnie to nie będzie stało. Ta łąka, powiedzieć, bo siana może mieć naprawdę sporo. Nawet się zastanawiam ostatnio, czy gdzieś tutaj po prostu nie przesiać łąki, dlatego że to nie ściąć i nie wziąć sobie na szczągi. I tak chyba pewnie zrobię na jakieś chociaż 2-3 sezony, no bo tego brakuje. Brakuje mi tego, proszę Państwa, siana, bo musiałem za to przywieźć 6 kulek. I powiem szczerze, że tak troszkę no na stek mi to wszystko powychodziło. A wiadomo, że coraz w roku przychodzi tego bydła więcej. Wiadomo, cielaki sprzedaję i tak dalej. Ale no automatycznie po kosach tych, które teraz będą, no przychodzą i ołówki małe, odsadki. Więc to teraz będzie też ciekawie wyglądało z mojej perspektywy, jak to w ogóle będę miał tu ugryźć, bo patrząc na to wszystko, czekajcie, czemu jakoś nie mogę sobie tego GPS-a teraz dopasować? No, będzie dobrze, czy nie będzie dobrze? No dobra, zobaczymy, będzie jeździć, to zobaczymy. Będą jałówki, będą małe jałówki, odsadki w ilości 50 sztuk. Po 600 zł za sztukę, takie właśnie muszę znalazłem. Jak to się mówi, wielotowarowe, jakieś tam przedsiębiorstwo chyba, jak się nie mylę, na takie właśnie takie możliwości, tyle sztuk bydła, żeby po prostu takie coś sprzedać. Ale to niestety nie są chłopacy, którzy, od którym ja brałem dorosłe sztuki i zarówno sprzedawałem swoje mięsne byki. Dobra, to widzę, że już troszeczkę jest źle zrobione, bo nie dopasowało mi się to jakoś elegancko GPS, więc słuchaj, to tutaj trzeba. Wiecie, mam wygodę, tej wygody używam chyba taka, a zanadto na odcinkach, nie może was to trochę drażnić, podejrzewam. Ale tak, no jałówki będą kupowane moje 600 zł za sztukę, tak fajne ogłoszenie, takie ilości, no to wiadomo, 30 tysięcy. Teraz patrzę, to jest, mogę, tak, mogę teraz kupić, tylko że nie mam siana. Tam nie wiem, czy to będzie na rest, no aktualnie jest to zrobione na siódze. Bo tam nie mam oczywiście, nie będzie możliwości wypychania, przepraszam, nie będzie możliwości rusztów. Tam musi być właśnie sztuka, więc jeszcze muszę robić sobie taki, poszukać sobie wyciągu, płytę sobie taką wylać na szybko. To właśnie no tej obłoki małej. Chciałbym nawet nie obłoki tego nie nazywał, bo on tylko bardziej takie, nie wiem, no, garaż, wiata coś w tym stylu. Bo tam jest tylko, że tam jest tylko postawione, nawet nie wiem, jak to nazywać, ale jest po prostu na sztuki, na jałuszki. Więc mi to pasuje. No i co, no to 30 tysięcy teraz. Myślę, że wyciąg jakiś tam linowy, czy tam linkowy, jak to nazwać. Znajdę, chyba że znajdę jakieś fajne ogłoszenie na wyciąg. Jak to się, nie łapkowy, tylko jak to się nazywa? Żabowy? Nie wiem, co mam nie powiedzieć. Chyba żabowy, tak się mówi. Tak znajdę, no to taki kupię. Gdzieś to będzie oczywiście okazji, ponieważ będę chciał kupować nowego, jednego obiektu, no nie ma sensu mi kupować teraz nowego wyciągu. Poszukam jakichś miarek możliwych pieniądze używanego wyciągu. I pytałem się tam, płytka, no, tam jakieś tam słupy kupię gdzieś może, jak się dobrze uda, ze słupów telefonicznych, czy tam tych energetycznych sobie znajdę i może takiego jak zrobić. Po prostu po taniości kawał trochę betonu zaleję posadzkę i to wszystko będzie ewentualnie taki będzie
wpływ jeszcze do tego, po prostu, żeby ta Neuvisa jeszcze była tam dodatkowo, aby i wyłącznie, bo będą może te Neuvisy te takie antyle, że no jest to praktycznie w 10% wyłożone, a w 10% zostaje, więc jakieś tam, nie wiem, 50 tysięcy litrów zostaje praktycznie jeszcze mi przez zimę. No reszta to nie wiadomo, reszta teraz patrząc na to, czy kiedyś mi doszło, to może być tak, że tej Neuvisy troszeczkę pójdzie więcej, i daj Boże, żeby to po prostu Neuvisa była używana jak najwięcej. A mimo gospodarstwo, czekajcie, bo ja tak się starałem, czy ja mam powołu stronnego. Tak. Więc wiadomo dobrze. Za zboże się rozliczyłem ostatnio w załowiec, bo nie kupowałem kwalifikatu, tylko kupowałem znajomego. I ogólnie, teraz co, muszę troszkę popatrzeć za polem. Właśnie pod zakup, znaczy zasiew. Prawdopodobnie soi, bo tak naprawdę to co do czego, jeśli nie, to w tym roku soi nie będziemy mieli, a będziemy tylko mieli kukurydzę, słonecznik teraz, już chyba wszystko, tak mi się zdaje, w tym temacie wiosennym nasiewów, no bo szczerze nie mam teraz nawet działki, a nie będę siał, nie wiem, mówię, 2 hektarów czy 1,5 hektarów, no bo to mi się tam nie zwróci nawet, jak to się mówi, co do soju. To musi troszeczkę większa ilość być. A to ktoś powie, żebym zamiast słonecznika da się sobie ten soję. No ale słuchajcie, no ale trzeba jakoś pokombinować z tym wszystkim, posudować i też przyjdzie pora, to się jakoś tam będzie wszystko ładnie zgrywać z tym wszystkim. Można sobie ten odpuścić soję, bo i tak kwalifikat troszeczkę trochę zdrożał, więc można po pytaniości iść i aby zasiać ten słonecznik teraz. No, w tamtym roku zbytnio nie mieliśmy, chociaż mnie też korciło, nie ukrywam, po tym. A teraz słonecznik, przepraszam, nie słonecznik, tylko soi po słoneczniku. I też właśnie zastanawiam się, czy tak tego nie zrobić. Na porównanie, co będzie mi się bardziej kalowało. No, zobaczymy jeszcze. Tego jeszcze nie mam wiedzone, co i jak będzie zrobione. Ewentualnie tam sobie właśnie po słoneczniku zrobimy sobie jeszcze swoje i myślę, że już w tym okresie wiosenno-letnim jakieś pieniążki będą i będzie można sobie komfortowo jakieś pola dokupić. No bo brakuje, nie oszukujmy się, mimo tych tego wszystkiego, brakuje mi tej ziemi. No teraz no nie ma możliwości nawet gdzieś dokupienia, nie ma gdzieś możliwości wydzierżawienia. No bo za chwilę się patrzyłem, nie ukrywam, byłem ciekawy i nam dzierżaw, to nie? I w leasingu mam tylko 3 działki, na swoich... Nie wiem, nawet nie chciałem powiedzieć, no ale to tam już jest około 20. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 działki gdzieś. No powiem, że 24 działki. To jest śmiech na sali. Ja patrzę na to wszystko. Nie powinien mieć. No może nie przesadził, może bym stracił, a może nie przesadził. Ja nawet bym miał takie 1/4 tego, czyli powinien mieć jakieś 5 do 6 działek dzierżaw. Nie oszukujmy się. Przy takim sprzęcie. Było fajnie. No, że wiadomo, ja nie mam jak na razie możliwości gdzieś więcej dzierżaw wziąć, więc tutaj jedyny minus tego całego biznesu, ale myślę, że spokojna głowa, jeśli poszukam gdzieś, mam nadzieję, że ktoś będzie chętny na to, żeby dać dzierżawę, to oczywiście ja jestem obcym człowiekiem i ja będę dzierżawiał ile się da, dlatego jeszcze muszę to kupić jeszcze jeden dziennik większy, znaczy no większy, no wiadomo, teraz bym chciał na 260 koni, no ale do 160 konnego ciągnika muszę już mieć jakiś fajny sprzęt. A na razie sprzęt mam aktualnie pod klasa, mam pod John Deere, więc na razie taki pomiędzy taki ciągnik, jeżeli bym kupił jakieś 175 koni, 165, 175 koni, właśnie ciągnik mam, właśnie taki początek 175 koni. Na 100, właśnie chyba 107, 160, tam 180 tysięcy jakoś tam w linii, w zależności jak tam, chyba tak będziemy.
wystawione za 180 tysięcy, więc kwestia tego, jak się wytaguje. Jestem skip. Ale ładny. I koci mnie. A później wiadomo, na razie kupię taki, jeszcze będę chciał. Podejrzewam, że będzie dokupiony jeszcze troszeczkę taki mniejszy cioń pomocniczy, bo case raczej już. Chcę go trochę odciążyć. No nie oszukujmy się, tego odciążyć, bo naprawdę troszeczkę przez te moje lata, które tu jestem już na gospodarstwie, już trochę troszkę dostał po garach. No i no, po prostu trzeba go trochę odciążyć, aby nie było. Więc taki pomocniczy ciągnik mniejszy trzeba będzie mieć. A na chyba to można go sobie zaprowadzić. To drugie gospodarstwo i on sobie tam będzie stał. W ramach, nie wiem, spięty z agregatem. Spójrzmy nawet na to i też będzie to wszystko ładnie manglało. Więc tutaj jest wszystko, coś na coś. Robota idzie. Więc mówię, następny odcinek będzie z zakupu. Znaczy już prawdopodobnie będzie ten, te maszynki będą już na placu, no bo cztery maszyny raczej nie zdąży nagrać tutaj sobie elegancko, żeby przywóz i tak dalej. Bo ja chciałbym. Jeszcze, że ja patrzę, staram się, czy sam nie kupię sobie lawety i nikomu nie jeździ sobie daleko po takie maszynki. Bo teraz w Polsce są. A patrząc, jak teraz mam taki przedmiot tych maszyn, to sam w sumie mam kupić ciężarówkę. Jakieś 150 tysięcy, 200 tysięcy też za ciężarówkę. Naczepa z 5 lich. I samą sobie jeździć po właśnie. Właśnie takie narzędzie typu, nie wiem, pług, siewniki, czy nawet, nie wiem, siutowniki, bijakowe, czy takie, no po prostu ogólnej takiej maszynerii, tak? Sprowadzać coś na podobny teraz, jak grzechu z Groplon. Po prostu sprzedawać, tak? Mam możliwość postawienia warsztatu. Znaczy możliwość. Mam miejsce, gdzie postawić warsztat. Więc tutaj mógłbym sobie takie coś po prostu porobić. Zatrudnić jeszcze z trzech pracowników, żeby to oganiali. I to wszystko w temacie. Moim zdaniem byłoby nic. Chyba. No nie przedłużam. W dzisiejszym odcinku byłoby to na tyle. Jeśli taki odcinek mi się spodobał, to co kiedy będę też nie gizał, to nie. I trzymajcie się z innego odcinka. Na razie, cześć.